Moment, jeszcze, już. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że będziecie przybywać, że będzie was więcej. I ja powiem tak, jestem podekscytowana, bo to jest ten temat, który jest mi bardzo bliski i na którym chciałabym się skupiać całe moje życie. Jak być zdrowym całe życie? No oczywiście w zdrowiu chciałabym się skupiać. No mam nadzieję, że mnie znacie. Wiktoria Zwinczewska, lekarka i akupunkturzystka. I przed tym, jak zostałam akupunkturzystką, 20 lat temu zmieniłam cały styl mojego życia. I ja chętnie tym się podzielę. Ja to w tej chwili przyniosłam, nie dość, że przygotowałam dla Państwa prezentację, a i przyniosłam bardzo dużo rzeczy, które mi pomagają zachować zdrowie. Mam przeróżne rodzaje głaszy, mam szczotki, mam bańki, mam pąchy, więc wszystko będę Państwu pokazywać, ale natomiast wydaje mi się, że musimy wiedzieć, do czego dążyć i jak, czym jest to zdrowie i dlaczego medycyna chińska i co możemy zrobić, żeby być zdrowym. Więc może zaczniemy trochę od teorii i jeżeli Państwa nie znudzę, to później będziemy się zastanawiać, jak wprowadzić niektóre rzeczy w praktykę na podstawie medycyny chińskiej i medycyny integracyjnej. Jeżeli mnie dobrze widać i dobrze słychać, to bardzo proszę, tam jakieś krzyżyki. I chciałabym wiedzieć, kto jest terapeutą, a kto jest pacjentem, dlatego że będę wiedziała, na jakim poziomie z Państwem rozmawiać. Dobrze? Życie ma być przyjemne. Ja tu przyniosłam herbatę w takim ładnym kieliszku po koniaku. No, jest to herbata czarna, a ja pomyślałam, że jak piję herbatę czarną z kieliszku takiego dobrego koniakowego, to jest mi miło, a następnie będę piła wodę z tego samego kieliszka. Więc nie będzie to wódka, nie będzie to koniak. Niemniej jednak życie ma być ładne i życie ma być przyjemne, a ja akurat lubię dobre kryształy. Sprawiajcie sobie przyjemność na każdym kroku. I zaczynamy od tego, czym jest zdrowie, bo jeżeli chcemy zachować zdrowie, lub odzyskać zdrowie, to musimy wiedzieć, czym jest zdrowie. Ja nie powiem Państwu, że zdrowie to jest mnóstwo kotów, bo ja mam 14, a po 7 już się zaczyna psychoza. Spróbujemy dzisiaj wieczorem, ponieważ jest niedziela, zrobić ten webinar na wesoło. Wydaje mi się, że śmiech, radość, uśmiech i dobre samopoczucie to zawsze razem. Więc koty będą tu wchodzić, podejrzewam, bo mnie nie widziały przez cały dzień. Prowadziłam szkolenie z Banik i obserwowałam i nadzorowałam szkolenie z COVID-o, więc wróciłam do domu i one wszystkie są tu. I tak w niedzielę zaczniemy od tego, czym jest zdrowie. Czym jest zdrowie, dlaczego warto, to my wiemy. Bo jak zachować zdrowie? Po pierwsze, czy warto? Warto, ponieważ życie bez bólu sprawia nam bardzo dużą przyjemność. Drugie, jeżeli mówimy, jak zachować zdrowie, musimy wiedzieć, czym jest zdrowie. Zdrowie jest takie, czyli plusiki to są terapeuci, no pomału przybywajcie, przybywajcie. Zdrowie, cieszę się, że to można będzie w każdej chwili oglądać, natomiast lubię, jak ktoś siedzi, zadaje pytanie i jest ze mną. No i przede wszystkim mam nadzieję, że to Państwa interesuje, więc bardzo proszę też się odzywać. Ja po drodze mogę zaprosić na mój Instagram, gdzie ja daję bardzo dobre rady, takie minutowe. Minuta to jest bardzo dużo. Więc czym jest zdrowie? Zdrowie jest taką stabilną równowagą, taką suboptymalną stanu wszystkich, energetycznego stanu wszystkich naszych systemów i układów. Dla mnie. Czyli zdrowie jest radością życia. Więc jeżeli ja się budzę, jestem pełna energii i jestem zadowolona, to znaczy, że jestem zdrowa. Jeżeli mnie boli, ja źle śpię, ja mam zaparcie, ja mam lęki, ja mam obawy, ja jestem zdenerwowana, ja jestem w stresie, to nie jest zdrowie, bo to jest droga do chorób. Jak my się rodzimy, ja tu nie będę Państwu rysować, bo za moment będzie prezentacja, natomiast jak my się rodzimy, my jesteśmy w takim punkcie, że możemy pójść na prawo w kierunku zdrowia, możemy pójść prosto w swoim dao i zdrowie nas spotka i możemy pójść w lewą stronę i to będzie droga, którą idzie każdy w kierunku chorób. I będąc akupunkturzystą i lekarzem, ja jestem w stanie na moment Państwa z tych drogi dla chorób zawrócić na swoją drogę w kierunku dao, bo jeżeli będziemy szli całe życie w kierunku zdrowia, będzie nam nudno, niczego nie zjemy, niczego nie wypijemy, nie zrobimy głupiej imprezy do rana. Czyli musimy się cieszyć życiem, ale medycyna chińska mówi, że jeżeli idziemy swoją drogą, swoim dao,
swoim przeznaczeniem, to żadna choroba nas nie spotka. Ja jestem zgodna, bo jeżeli ja się cieszę życiem, to ja mogę pracować, no może nie 24, a i 18, 12. Okej, 8 by była optymalnie, godzin na dobę. Ja jestem pełna sił i energii. I dzisiaj, jak kończyłam ostatni dzień, prowadziłam kurs terapii próżniowej, bo to był kurs, gdzie były 4 dni praktyki i tam cały dzień webinarów. I ja powiedziałam, że dziewczyny, ja robię to, na co mam ochoty. I dodała moja jedna wykładowczyni, która jest moją córką, tak, i wszyscy też robią to, na co ty masz ochotę. To prawda, dlatego że ja potrafię zarazić, więc ja mam nadzieję, że ja was też zarażę tą drogą do zdrowia. Jak się zaczynała moja droga do zdrowia? Może opowiem najpierw taką historię. Dzieckiem byłam schorowana, miałam problemy z wątrobą, byłam dość nieruchawa, nigdy nie ćwiczyłam żadnych sportów, nie miałam nadwagi, i też nie byłam za chuda. W przedszkolu stałam koło pani wychowawczyni, bo wszyscy biegali, skakali, a ja, ponieważ miałam chorą wątroby, ja nie mogłam ani skakać, ani biegać, więc tak na dobrą sprawę wcale nie byłam w trakcie zabaw i nie była osobą, za którą cały świat szedł. Absolutnie. W szkole, ponieważ jestem dość wygadana i taką byłam, bez względu na to, że nie zajmowałam się nigdy sportem, jakby już byłam autorytetem, nie jestem głupia, nie lubiłam się uczyć, a jakby łatwo to wszystko do mnie przychodziło i ja jeszcze nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, ale już miałam złe zachowanie i dobre oceny z matematyki, fizyki, chemii, więc jakby nie czułam się najgorzej. Lubiłam na pewno literaturę każdą, lubiłam poezję, więc gdzieś tam się udzielałam, więc miałam dobre notowania u nauczycieli, oprócz tego gadania i złego zachowania. I później poszłam na studia, więc wychowanie fizyczne było mi obce. Zaczęłam studiować medycynę, miałam 17 lat. W wieku 22 lat ukończyłam medycynę. Wybierałam specjalizację absolutnie przypadkowo, bo miałam pediatrię i okulistykę. Po prostu tak się stało. I wiecie, pediatria zawsze ma dziecko wyleczyć. Nigdy nie ma tak, że zażywamy leki do końca życia. Dziecko ma być zdrowe, więc mnie nauczono. Mam nadzieję, że kiedyś poprowadzę cykl takich wykładów pediatrycznych, bo uwielbiam wyprowadzać dzieci z chorób. Nie dlatego, że lubię dzieci, tylko nie wyobrażam sobie, że dzieci mogą tak długo chorować. Muszą być zdrowie, biegający, pełni energii i dużo śmiechu dookoła i ruchu. Więc nas nauczyli tego na studiach, a ponieważ zostałam okulistą, to ja jestem jedynym lekarzem, który widzi naczynia przy życiu. To jest bardzo ważne, bo oceniają stan naczyń, ja jestem w stanie ocenić stan krążenia krwi, jak ta krew się porusza, w jakim kierunku, jak wygląda ścianka naczyń, jak oglądam skrzyżowania tętnicy i żyły, więc naprawdę widzę dużo, bo tego nie widzi nikt za życia. Więc tak gdyby będąc pediatrą i okulistą, ja w zasadzie nie byłam szkodliwym lekarzem. Jakby sobie radziłam. I nigdy, nigdy przy nigdy nie uważałam, że tabletki to jest dobre coś, więc ja starałam się wszystko rozwiązać metodami bardziej naturalnymi. Jeżeli dziecko jest przeziębione, to okłady, kompresy, jakieś bańki. No tak byłam nauczona, tak mnie uczono na Akademię Medyczną. Akademię Medyczną ukończyłam w Kijowie w roku 1988, druga połowa zeszłego stulecia. Specjalizację zdobyłam w 90, 91. Następną w Polsce okulistykę zdobyłam w 96. Natomiast zawsze wiedziałam, że do zdrowia trzeba wrócić, dlatego że ja byłam liczona przez homeopatów, przez zielarzy i jako dziecko, bo byłam dzieckiem schorowanym i nigdy nie było tak, że zażywałam jakieś leki. Mama mnie liczyła, będąc ekonomistą z wykształcenia i ja wiedziałam, że do zdrowia chcę czy nie chcę, muszę wrócić. Więc wzorce rodzinne są bardzo istotne. Jak my leczymy własne dzieci metodami naturalnymi i odpowiadamy za to, co robimy, to dzieci tego się uczą w domu. Więc jak urodziły się moje dzieci, a ja się nie zajmowałam medycyną chińską, to ja wiedziałam, że bańki, okłady, kompresy, gorczyca, oklepywanie, masaże stóp. Więc po prostu wyniosłam to z domu, wyniosłam to z mojej uczelni, z Akademii Medycznej, więc tak gdyby nie byłam lekarzem szkodliwym. Ale w wieku 39 lat, po śmierci mojego taty, ja byłam bardzo cierpiąca i ja pomyślałam, że ja muszę coś zrobić w swoim życiu, bo mój stan energetyczny zaczął trochę spadać. I ja zaczęłam zajmować się dietetyką, ponieważ jestem lekarzem, ja jestem w stanie wybierać to, co jest dobre, logiczne, sensowne,
co się opiera na anatomii i fizjologii. Wybrałam sobie kilku wspaniałych nauczycieli, uczyłam się i online, uczyłam się na żywo. To nie była dietetyka chińska, to była dietetyka taka bardziej integracyjna i medycyna integracyjna, więc zaczęłam to wprowadzać i ja pamiętam, ponieważ gdzieś tam się pojawił znany lekarz, teraz mam 58 lat, 20 lat temu, no to był rok, przepraszam, 23, czyli 2003, pojawił się portal Znany Lekarz i moja pacjentka z alergią napisała, to była pierwsza opinia na znanym lekarzu, Wiktoria Zwinczewska, poszłam do specjalisty z alergią, liczyłam, że dostanę dobre leki na recepty. Pani doktor mi kazała jeść kaszy, ciepłe zupy, ponieważ gotuje na indukcję, bo już się pojawiła wtedy indukcja, kazała kupić lub kuchenkę elektryczną lub Thermomix, gotować bez konserwantów, jeść ekologicznie. Żenada. Nigdy w życiu nie radzę pójść do doktora Zmiczewskiej. Ja pamiętam, że ja tak oprotestowałam trochę tą opinię, natomiast jak tylko oprotestowałam, używając argumentów, że alergia to jest przewód pokarmowy, to jest nieszczelność jelita cienkiego, że pani mnie nie zrozumiała, chociaż spędziłam dużo czasu, ta opinia się pojawiła po raz drugi. Od tego czasu nie czytam opinii i kto pisze, ten pisze, więc o mnie można poczytać na Znanym Lekarzu. Komuś pomagam, ktoś jest zawiedziony, natomiast trafiamy na siebie w odpowiednich warunkach i w odpowiednim etapie życiu, kiedy możemy sobie pomóc nawzajem. Mnie uczą pacjenci, ja uczę pacjentów, więc cieszę się, że mogę uczyć też terapeutów. Więc moja droga do zdrowia była trudna, bo w pewnym momencie zaczęłam studiować medycynę chińską, medycynę naturalną, wróciłam do korzeni, do wszystkich słowiańskich metod i tak na dobrą sprawę najważniejsze narzędzie, bo ja przygotowałam dla Państwa prezentację taką o medycynie chińskiej, bo bazujemy wszystko na tej wiedzy pradawnej medycyny, dlatego że medycyna akademicka jest medycyną świeżą, ma zaledwie 200 lat i jest doskonała w stanach ostrych. Jest cudowna anatomia, fizjologia i patofizjologia, tego nie neguję. W lutym zaczynam prowadzić szkoły dla wszystkich, kto chce nauczyć się medycyny integracyjnej, gdzie będzie połączona medycyna akademicka z medycyną chińską klasyczną. To jest roczna szkoła, jak ktoś myśli, to ja zapraszam. Ale ten webinar to nie był cel zaprosić Państwa do szkoły, tylko nauczyć naprawdę dobrych, prostych metod. I powiem tak, jak moja droga medycyny chińskiej była bardzo trudna, a i wśród tych wszystkich narzędzi, które nie widzicie, a i mogę to pokazać, bo leżą na moim biurku i o wszystkich mam nadzieję, że będę opowiadać, najważniejsze to ta klepsydra. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my tak naprawdę nastawimy tą minutę, to ta minuta jest naprawdę jest nieprawdopodobnie długa. Bardzo, bardzo, bardzo długa. I nasz czas cieknie między palcami jak piasek, natomiast jeżeli my zaczniemy szanować minutę, a ja ją rano co najmniej 5 razy przystawiam, żeby wiedzieć, co mam zrobić, czy to będzie ćwiczenie, czy to będzie skakanie, czy to będzie głaszowanie, to przez tą minutę można zrobić bardzo dużo. Można dużo powiedzieć, można dużo przekazać, więc tylko musimy zacząć obserwować minutę. Więc jeżeli chcecie iść ze mną do zdrowia, kupcie sobie taką klepsydrę z piaskiem. Ja to mam piasek niebieski i to bez znaczenia. Jedna minuta. I wtedy będziemy pomału budować zdrowie metodą małych kroków i zobaczycie, że w ciągu minuty rano, drugiej minuty, 5-10 minut rano, 5-10 minut po powrocie z pracy i 5-10 minut na noc. Czy to jest dużo? W skali dnia, gdzie my ten czas tracimy, to jest bardzo mało. Naprawdę mało. Więc ta klepsydra to jest podstawowe narzędzie. A tu pokażę inne narzędzie. Tu mam bańki próżniowe, tu mam różne rodzaje głaszy. Niedługo będziemy zaczynać warsztaty dla wszystkich, co się tego nauczyć. I te warsztaty będą bardzo tanie i będą odbywać się w Krakowie w naszej szkole. Będę też pokazywać różne rzeczy na uszu. Tu mamy szczotki różnego rodzaju, ale żeby to używać, musimy wiedzieć, jaka jest podstawa i tak naprawdę, co z tym mamy robić. My na przykład mamy wakarię. To jest wakaria, to są takie ziarenka, a i też musimy wiedzieć, co z tym robić. No, co ja tu jeszcze mam? Ja mam bańki, ja mam kąchę, ja mam rogi, ja mam elementy maderoterapii, terapii madero.
I tak naprawdę to jest to, co ja mam zawsze w domu pod ręką i mam taką bardzo dobrą karmę dla kotów, żeby dawać im jakieś takie przygryzki, z których się cieszą. Bo moje koty są na diecie. Bardzo. Ja też jestem na najlepszej diecie dla ludzi. A, zapomniałabym. Mam termofor. Podstawa. Za parę złotych to jest podstawa. I ostatnio do mnie zadzwoniła koleżanka, która powiedziała: wiesz, Wiktoria, oglądam twoje filmiki. To jest bardzo mądra pani doktor okulistka. Naprawdę ja szanuję jej wiedzę. Ja byłam w jej gabinecie. Jak ona dbała o pacjentów. Ona zawsze była piękna. Zawsze była tak ładna. Mądra i zawsze zdrowo się żywiła. Niemniej jednak moje rady o termoforze jej się przydały, bo powiedziała, że będzie się czuła dużo lepiej. I zanim przejdę do prezentacji, to jest pierwsza podstawowa rada. Odkręcamy, otwieramy termofor, wlewamy tu wrzątek, zwykły termofor, nic specjalnego. Zakręcamy termofor, owijamy ręcznikiem i bierzemy do łóżka i kładziemy sobie pod prawą pierś, każdy, czyli w okolicy wątroby. Wątroba uwielbia ciepło. Jak my się położymy na termoforze lub pod termoforem, a je w okolicy wątroby i spokojnie zaśniemy, to ten wodny termofor, woda, bo wzmacnia energię, termofor gorący, ciepły, wzmacnia wątrobę, ten termofor zrobi cuda, ponieważ w nocy krew wraca do wątroby i zaczyna sobie krążyć i regenerować. Oprócz tego jest odkażanie wszystkiego w wątrobie. To jest bardzo mocna funkcja detoksykacji. Jeżeli Państwo zainwestujecie parę złotych lub wyciągniecie stary termofor, może być elektryczny, bo za moment będą pytania, szafy, magia dla ciała. Ponieważ wątroba należy do elementu drzewa i otwiera się na oczy, a ja jestem okulistą, o tym mówiłam, każdego pacjenta okulistycznego, jak tu się pojawią moi pacjenci, to potwierdzą, ja leczę też za pomocą termoforu. Mają w domu, nie muszą wydawać pieniądze, natomiast pomaga to im bardzo, bardzo, bardzo. Czyli termofor, to jest bardzo istotne, naprawdę. Odkładam, bo pokazałam, pod wątrobę. I ja w tej chwili spróbuję pokazać najpierw prezentację, a później będę Państwa uczyć, co możemy robić za pomocą podstawowych, tanich, prostych narzędzi. Więc ja w tej chwili spróbuję pokazać to, co Państwu przygotowałam. Więc my poprosimy większy ekran. Dobrze. I medycyna chińska bazuje się na kilku bazowych pojęciach. Yin i Yang, czyli dwie strony jednej góry oświetlone słońcem i zaciemnione. Pięć elementów, gdzie my należymy do różnych elementów i my możemy za pomocą akupunktury, za pomocą zachowania, za pomocą czynności wyrównować balans energetyczny na pięciu elementach w naszym ciele. No i system meridianowy. I proszę zobaczyć, my mamy przeróżne systemy w ciele. My mamy system układu nerwowego, ale mamy meridiany. I te meridiany, o których będę dzisiaj mówić, ma kotka, ma koń, ma tygrys i ma słoń. I to są przeróżne punkty meridianowe i to jest całkowicie niezależny system, który nie jest związany i nie jest połączony z autonomicznym układem nerwowym. Pomyślałam, że jak patrzycie tak na mnie przez godzinę, to będzie Państwu się nudziło, więc stwierdziłam, że przygotuję Państwu prezentację, żeby obrazek tego kota, a koty kocham, został w pamięci. Jakby ktoś chciał mieć dobre koty, to ja koty przywożę, ja koty zbieram, ja koty leczę, ja koty rozdaję do dobrych rodzin. I wierzcie, kot wyrównuje energetykę jak nikt inny. No i tak jakoś jest, że meridiany to jest zupełnie inny system, który został nie tyle odkryty, podejrzewam, a przekazany lub był pradawny i jako pierwszy. No i później pojawiły się różne inne systemy, które potwierdzały lub które negowały pojawienie się meridianów. Tu na przykład mamy MRI, czyli rezonans magnetyczny, gdzie my mamy przy napływaniu niektórych punktów, my mamy świecenia też, niektórych to jest fluoryzacja. To jest badanie za pomocą fluorescencyjnych przy barwnikach. My mamy na przykład pobudzenie niektórych obszarów mózgu. I najbardziej spektakularne badanie to jest przy nakłuwaniu małego palca u nogi po zewnętrznej stronie.
My mamy pobudzenie centrów wzrokowych, które wyglądają tak, te pobudzenia w korze wzrokowej, jakby była to stymulacja błyskiem światła. Więc to jest potwierdzenie, a ja tu nie jestem od tego, żeby Państwu potwierdzać obecność meridianów, tylko żeby nauczyć korzystać z prostych metod. Natomiast jeżeli nie pokażę wiedzy, na której bazuje się moja nauka, to Państwo nic z tego w żaden sposób w ogóle nie skorzystacie. No i czasami wbijamy igły w jeden punkt, są pokazane igły, a gdzie indziej pojawia się pobudzenie. Tu mamy na kocie meridian pęcherza moczowego, tu mamy na człowieku. Meridian pęcherza moczowego zaczyna się wewnętrznym kąciku oka na górze, tam jest takie zagłębienie. To jest punkt magiczny, on wchodzi do mózgu, tam łączą się meridiany cudowne, ale kończy się, bo to jest najdłuższy meridian, który ma dwie gałązki na plecach i kończy się meridianym punktem pęcherz moczowy 67 na małym palcu u nogi. I to jest ten punkt, który używam jako skuteczny okulista, żeby leczyć niedrożność kanalików guzowych u dzieci. Robię to wiele lat i do tej pory dziwi mnie, że nie sonduję od wielu lat i każdy kanalik guzowy robi się drożny. I czym są meridiany i czy możemy to zobaczyć? Tak, możemy zobaczyć na termografii. Ja zawsze radzę moim kursantom jednak mieć taki jakiś aparat termograficzny, żeby to pokazać pacjentom. Ja jestem w tej korzystnej sytuacji, że jestem lekarzem, ja nie muszę nic pokazywać, nic udowadniać. Mnie wybierają, pamiętacie, że to herbata, bo ja popijam, a ja nie popijam w żaden sposób niczego, co by zawierało alkohol. Natomiast cały czas mówię i naprawdę mam sucho w ustach. Więc czy możemy zobaczyć punkty akupunkturowe? Tak, możemy. Natomiast ja tego nie pokazuję, bo pacjent, który mnie wybiera, to on już wie, że jestem dobra i lub daje mi szansę pokazać, że jestem dobra. Ja nie twierdzę, że jestem dobra, ale jako lekarz, który pracuje od 35 lat w zawodzie lekarza, staram się pomóc ludziom, rozwiązać ich problem, poprawić im humor i pokazać, że życie jest pięknym doświadczeniem, gdzie każdego dnia warto się cieszyć i Państwa też będę tym zarażać. No to mamy MRI, to mamy termografię, a i to nieważne, to są badania. Natomiast istnieją teorie meridianowe. Zanim przejdziemy do narzędzi, do tych wszystkich szczotek i gułasz, chciałabym to Państwu powiedzieć wkrótce, a na jesieni pod koniec października zaczynam cały cykl wykładów online, nie będzie to drogie i będzie to odpłatne, gdzie poprowadzę Państwa przez każdy meridian, przez cały system meridianowy i gdzie Państwa nauczy, jakie punkty używać i w jakich kombinacjach za pomocą ucisku lub przyklejania ziarenek gliki, którą każdy ma w domu lub w akarie, którą nie każdy ma, żeby radzić sobie z różnymi problemami zdrowotnymi, mieć więcej energii, lepszy sen, lepsze wypróżnianie, lepszy humor. I mam nadzieję, bo to meridianologia jest i dla terapeutów, i dla pacjentów. Natomiast jeżeli Państwo z tego skorzystacie, to to będzie inna wiedza, która będzie na przystępnym poziomie podawana i każdemu naprawdę będzie służyć. Więc u nas przez stronę itcmkraków.pl można się wpisać, a ja zapraszam do pięknej przygody poznać swoje ciało lepiej, bo my musimy znać ciało. Wiemy, że są naczynia, wiemy, że są nerwy. Niektórzy wiedzą, że jest układ limfatyczny, a gdzie są meridiany, jakie są i czemu służą, nikt nie ma pojęcia. A tego chciałabym Państwa nauczyć. Więc tu jest stara chińska rycina, gdzie są pokazane różne meridiany i punkty. No i najważniejsze, to jest taki schemat. Ludzie mają przeróżne układy, ale meridian ma przebieg zewnętrzny, który mamy na ciele, i wewnętrzny. I meridian o takiej samej nazwie, na przykład meridian płuc, zawsze dociera w wewnętrznym przebiegu do narządu płuc. I teraz jak chcemy wpłynąć na narząd, a nie możemy w żaden sposób za pomocą znanych nam metod, to używając meridianu płuc, my możemy dopukać się do płuca. To jest bardzo ważne. To jest wiedza od mojego nauczyciela Leonida Gelmana, neurologa, który od 45 lat zajmuje się akupunkturą, leczy ludzi, uczy się tego, uczy nas. I to jest piękne, bo to jest i energetyczne, i medyczne, i bardzo skuteczne. My mamy różne systemy. Na przykład tu są pokazane system miasta, drogi, korki, autostrady. I mamy takie same autostrady, które poruszają się po ciele,
to na przykład mamy układ system krwionośny, układ tętniczy jest czerwony, układ żylny jest ciemny, granatowy, więc mamy system nerwowy, bardzo proszę, który jest bardzo ważny. Mamy układ limfatyczny, który też sprowadza limfę od obwodu do centrum. Mamy układ trawienny, mamy układ nerwowy, ale my mamy meridiany i one jak sieć pajęczyny oplata całe nasze ciało. Ja mam nadzieję, że z prezentacją Państwu jest łatwiej, bo staram się pokazać, żeby te obrazki zostały w Państwa pamięci. Nie to taki pora fotka, ale mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza. I teraz proszę zobaczyć. Układ meridianowy jest nadrzędny, który powstał jako pierwotny system, na którym się wzorowały inne systemy, które powstały później, takie jak układ nerwowy, takie jak układ odpornościowy, aby sprostać zadaniu ciała i układ meridianowy koordynuje pracę całego ciała. Czyli meridiany i punkty akupunkturowe nie powstały po to, żeby były nakuwane, dźgane, męczone, masowane, tylko one powstały jako najwcześniejsze i najbardziej podstawowe systemy, które z pewnością wykorzystują inne systemy tak, żeby one pracowały dla zdrowia całego ciała i koordynuje układ meridianowy całe ciało. No i teraz pytanie, czym są meridiany? Ja próbuję to tak skrócić Państwu, bo nie będę Państwa zamęczać tak do północy, ale mam nadzieję, że Państwu to odpowiada i że to Państwu interesuje. I teraz czym są meridiany? Mamy przeróżne mapy, meridianowe, piękne, punkty akupunkturowe, ale czym one są? I meridiany to jest taka droga energetyczna połączenia zewnętrza naszego ciała z tym, co jest w środku, z tymi narządami, które mają pewne określone funkcje, które powinny służyć ciału do regeneracji, do namnażenia się, bo przecież to jest też reprodukcja jest ważna, do spełnienia swojej funkcji. To co oznacza? Mięsień ma się kurczyć, ma podnosić ciężary, ma poruszyć ciałem. Układ limfatyczny musi odprowadzać toksyny w odpowiednim kierunku. Węzły chłonne, które należą do układu limfatycznego, filtrują toksyny, żeby za węzły chłonne toksyny już nie wpłynęły. Układ krwionośny rozprowadza krew i odpowiada nie tylko za dotlenienie każdej tkanki, tylko za odprowadzenie z układem żylnym i z układem limfatycznym wszystkich toksyn i produktów metabolizmu komórek. Układ kostny to jest szkielet i podtrzymania kształtu naszego ciała. My mamy mnóstwo układów, gdzie każdy układ pełni swoją funkcję, ale układ nerwowy my nie jesteśmy w stanie wykorzystać, żeby za pomocą tego, co jest na zewnątrz, wpłynąć na nasz środek. Chyba, że to będzie akupunktura ucha, gdzie wykorzystamy miejsce punktów ogólnych wyjścia nerwu błędnego w takich punktach jak Shenmen, w takich punktach jak zerowej, żeby koordynować pracę narządów. To jest bardzo ważne. Dobrze. To jest ta biedna chora kotka, która przyszła z nami się przywitać. Dobrze. I tu pokazuję jeszcze raz wszystkie układy i systemy i wśród nich znajduje się układ meridianów. Zobaczcie, meridiany są bardzo uporządkowane. Mamy trzy meridiany yin ręki, trzy meridiany yang ręki, mamy trzy meridiany yin nogi i trzy meridiany yang nogi. Czyli mamy 6 plus 6 plus 6 plus 6, my mamy 12 meridianów głównych. I to, co jest ważne, bo to już Państwa nie interesuje, to jak z tym my możemy pracować, bo ja chciałam zrobić taki wstęp do medycyny chińskiej i wydaje mi się, że nam się to udało. I teraz będę pokazywać, jak my możemy z tymi meridianami pracować, gdzie one się znajdują, jak będę to pokazywać na sobie i jak możemy na nich wpłynąć. I teraz Państwu zdradzę proste metody pracy z meridianami za pomocą tych narzędzi, które pokazałam. Dobrze. I teraz ja, zabieramy prezentację. Mam nadzieję, że to Państwa interesuje. Jeżeli tak, jesteście ze mną, proszę plusiki.
czy to Państwu się podoba, czy to jest interesujące, czy chcecie dalej się uczyć. Jak tam jesteście, to proszę się odezwać. I pamiętacie, przeznaczamy czas. To jest ważne. Kupcie to sobie, bo na inny zegarek nie będziecie patrzeć, na innych zegarkach czas ucieka. I teraz meridiany. Ja tu mam taką dużą szczotkę. Ta szczotka jest szybka. I my będziemy uczyć bardzo dokładnie szczotkowanie, natomiast ta szczotka działa na masaż meridianowy i na układ limfatyczny. Więc my możemy zaczynać od tego, że sobie masujemy dłonie. Popatrzcie, my mamy tak. Po stronie zewnętrznej mamy meridiany yang, które zaczynają się na czubkach palców. Po stronie wewnętrznej mamy meridiany yin, które kończą się na czubkach palców. Palce są bardzo polarne, więc my mamy na tym palcu meridian płuc, na tym meridian jelitogrubego, płuca są yin, meridian jelitogrubego yang. Tu mamy osierdzie, tu mamy sanżał, a na małym palcu mamy serce i mamy jelito cienkie. To jest niesamowite. Więc jeżeli my będziemy masować czubki palców, my poprawiamy polarność i przypływ w każdym meridianie. Ja mam taką szczotkę z włosia naturalnego. Polecam. Bardzo proste. Czy my możemy szczotkować całe ciało i meridiany? Tak. I teraz nauczyłam Was masować czubki palców. Czy robimy to tylko na rękach, czy robimy na rękach i nogach? Tak, robimy to na rękach i robimy to na nogach. Ja uwielbiam meridiany praktyczne, bo mogę też popracować ze sobą. Więc jaka może być szczotka? Najprostsza. Kupcie taką z naturalnego włosia na internecie szczotkę do odzieży. Mogą być szczotki do masażu, ale ma być twarda, natomiast naturalna. Mamy różne rodzaje szczotek. To jest szczotka mięciutka do twarzy, taka pielęgnacja na zasadzie pobudzania bardzo delikatnego, a tu mamy szczotkę do twarzy, która jest bardziej szorstka. Zależy od tego, czy macie delikatną cerę, bo nie chciałabym spowodować wybroczyn, podrażnienie, zaostrzenia trądzika. Ja pokazuję to, co mogę robić na sobie. Pobudzenie układu limfatycznego i tak naprawdę, żeby mieć lśniącą cerę, starczy mieć bardzo dobre ukrwienie. Szczotki pobudzają ukrwienie. Naprawdę polecam. Natomiast jak szczotkować, w którym kierunku, dlaczego, jakie meridiany, w jakiej kolejności, u kogo, jak długo i jakie punkty uciskać lub na których punktach zostać dłużej, uczymy na warsztacie poświęconym szczotkowaniu. Mamy taki cykl warsztatów dla wszystkich, dla matek, dla ojców, dla koleżanek, dla terapeutów. Taki cały dzień warsztatów będzie dla Państwa na promocji 600 zł na 301 dzień. Jeżeli chcecie, specjalnie podaję ceny, że to nie jest drogie i nauczycie się i dostaniecie protokoły pracy z ciałem za pomocą szczotek. Natomiast jeżeli Państwo nie przyjedziecie do Krakowa, bo to nie będzie online, każdy musi to odczuć, każdy musi to sprawdzić, bo to jest po prostu bycie w spa przez cały dzień. Ja jestem pewna, że bycie w spa kosztuje drożej, a będziemy Państwo częstować dobrym jedzeniem i u nas będzie wspaniała atmosfera i mamy wspaniałych instruktorów. Ale te szczotki, jeżeli kupicie i zaczniecie sobie, tak jak wiecie, tak jak szczoteczka do paznokci, żeby były czyste, żeby tam nie było ziemi, zaczniecie szczotkować jedną i drugą rękę, a do tego zaczniecie szczotkować też nasze dłonie. I ja radzę zawsze szczotkować zgodnie z ruchem wskazowym zegaru, to będzie już bardzo, bardzo dużo. Dlatego, że te dłonie potrafią czynić cuda. Więc mam nadzieję, że to Państwu się spodoba. W domu samodzielnie możecie szczotkować. To jest pierwsza dobra rada. Ja tu będę szczotki odkładać. Jeżeli będzie pytanie o szczotki, ja mam wszystko w drewnie, ja uwielbiam drewno, dlatego lubię terapię Madero, guasze drewniane. Natomiast jeżeli będą pytania, później będę odpowiadać. Czyli szczotki, ile szczotkujemy, pamiętacie klipsydrę? Jeżeli dacie radę, każdą rękę 2 minuty, super. Jeżeli będzie to minuta rano i minuta wieczorem na noc, też jestem zadowolona. Idealnie. Klipsydra zostaje. Tu mamy różne narzędzia do terapii Madero.
I my tego uczymy, to są takie banieczki próżniowe, natomiast pokażę kostkę. Jeżeli będziemy też pracować na dłonie i szukać, ja to nie próbuję Państwa nauczyć ani szacu dłonie, ani refleksologii dłoni, to jest fajne. Ja próbuję Państwa nauczyć dbać o siebie i pracować różnymi narzędziami ze sobą w każdej wolnej chwili. Dłoń ma mnóstwo receptorów. Jeżeli my będziemy mówić o akupunkturze ucha kiedyś, a może do tego dojdziemy, to dłoń na uchu, bo cała ręka leży w dole łódkowatym. Cieszę się, że mogę tym się podzielić. To jest dół łódkowaty. Widzimy? I przedstawicielstwo dłoni jest dużo większe niż przedstawicielstwo ramienia, obojczyka i łokcia. Dlaczego? Bo nasza dłoń nie dość, że to jest mapa ciała, nie dość, że ona zawiera mnóstwo receptorów, ja przepraszam, nadal to herbata. A teraz już będzie woda, więc nawet pokażę, jak nalewam. Dobrze. No jakby ktoś pomyślał, że to wódka, to tak nie jest. A ja muszę pić dużo i dobra rada, bardzo dobra rada. Pić jak najwięcej. Pić jak najwięcej. Co to oznacza? Nie pijemy, zapijając i popijając jedzenie, budzimy się. To jest akurat mój kieliszek z mojej sypialni. Ja się budzę. Lubię tą wodę, bo ona jest bezsmakowa. Zawsze sobie taką kupuję, nie reklamuję. Może być każda niegazowana woda. Lubię to alkaliczny pH 9,36 i piję rano prawie całą butelkę. Ja sobie ćwiczę, szczotkuję się, przykładam klepsydry. Chcieliście poznać, jak być zdrowym? W wieku 58 lat, jak ja się budzę, to mi się wydaje, że mam, no nie wiem, 20, 25. W każdym razie ten czas przed dziećmi, bo później dzieci mnie budziły od 27 roku życia i miałam obowiązki przy małych dzieciach, a przed tym nie miałam żadnych. Tylko praca, mąż, rodzina, w ogóle całe przyjemności. Więc wydaje mi się, że mam pomiędzy tym 23 a 25. I zastanawiam się, co dobrego mnie czeka w życiu. Więc jak zaczynam ćwiczyć, a ćwiczę trochę jogę, więc mam klepsydrę, mam wodę, mam wałki, więc dalej idziemy w kierunku zdrowia. W nocy zawsze mam termofor, który już pokazałam wiele razy i ja go odkładam. Ja nie wiem, czy mój sposób przekazywania wiedzy Państwu odpowiada, ale mam nadzieję, że zaczniecie to pracować, zaczniecie z tym pracować i będziecie zachwyceni efektami. Ja naprawdę czuję się wspaniale, ja nie zażywam żadnych leków. Ja nie muszę się badać, bo ja jestem w stanie zbadać moje ciało i zapytać, Wiktoria, co się tobie dzieje? Jesteś zmęczona? Wcześniej spać. Okej, nie możesz wcześniej spać? Obudź się później. Nie możesz? Nic nie rób. Siedź sobie, słuchaj ptaszków, pij herbatę, nic nie rób, odpocznij. Ale jakoś tak się składa, że pracuję od poniedziałku do poniedziałku, mam bardzo dużo szkoleń online, no uczyłam przez 4 dni, mieliśmy piękne zajęcie, cudowne dla 4 grup. Witam Dao na Tynieckiej w naszej szkole Golden Mean. I chętnie z Państwem rozmawiam. Naprawdę ja bym chciała zarazić chęcią życia, zdrowiem, pełnią energii i żeby czuliście się po prostu wspaniale. I ja naprawdę znam drogę, która do tego doprowadzi. Więc jeżeli jesteście ze mną, jeżeli Wam się nie znudziło, to teraz pójdzie następne. Następnie mamy guasze. Guasze są różne. Rogowe, drewniane, ebonitowe. To jest królowa, dlatego że ona poprawia mikrokrążenie. Guasza może być taka ebonitowa, to są moje guasze, a może być taka ebonitowa. Jak pan, który mi uruchamia te wszystkie webinary, poprosił, żeby spakować wszystko do domu, żeby państwu pokazać, to ja w domu wszystko mam, ja nie muszę nic przynosić. To są wszystko, to są moje narzędzie do pracy z ciałem. Co dopadnę, tym pracuję. Więc guasze są różne i guasze pracuje każdą stroną inaczej. Co jest najważniejsze? Najważniejsze za pomocą guaszy ebonitowej lub każdej guaszy wyprowadzić patogenną energię, to jest pierwszy. I drugi, poprawić mikrokrążenie.
To jest bardzo ważne. Oczywiście nasze ręce też potrafią robić cuda i kiedyś będę o tym opowiadać, a i dzisiaj o guaszowaniu, bo też będzie warsztat szczotkowanie i będzie warsztat guaszy. I za pomocą przeróżnych rodzajów guasz my nauczymy się pracować z układem limfatycznym, z układem meridianowym, więc ja teraz pokazuję ten ruch, który możecie sobie robić czymkolwiek, łyżką, łyżką drewnianą, ceramiczną, płytką drewnianą, żeby się nie podrapać. Ebonitowy guaszy nie macie, a i można kupić guasze rogowe. Dlaczego wykonujemy ten ruch? Nie tylko dlatego, że chcemy mieć piękną szyję łabędzie, tylko to jest droga odpływu limfy od zębów, od warg, od twarzy, od mięśni, od oczu i z tą drogą od uszu i z tą drogą pracuję ja zawsze jako okulista. I jeżeli chcę leczyć pacjenta, zalecam rehabilitację wzrokową, pracę z bruksizmem, wisteralną terapię brzucha. Tych tematów teraz nie ruszę, natomiast jeżeli oprócz szczotkowania, bo pamiętacie, zgodnie z przepływami limfy, liniami limfatycznymi, będziemy się szczotkować, pokazałam już dłonie, polarność i szyję, to my możemy delikatnie, może być na sucho, może być na dobrej oliwie z oliwek lub na olejku do masażu, ale naturalnym, może być na olejkach eterycznych. Dlaczego wspomniałam oliwy z oliwek? Dlatego, że ona odżywia krew. Oliwa z oliwek jest bardzo dobra, ponieważ nie dość, że mamy poślizg, to jeszcze mamy odżywianie krwi. I teraz uwaga, guaszy. Możemy guaszowanie robić meridianowe. Ja wszystko pokażę na warsztatach. Natomiast to, co Państwu radzę, guaszowanie szyje, to jest bardzo ważne. Guaszowanie dłoni, bo tu mamy polarność. Dłoń guaszujemy w stronę do palców po stronie wewnętrznej i w stronę od palców po stronie zewnętrznej. I później robimy guaszę każdego palca. Każdego palca. To jest bardzo istotne. I tu na pewno są miejsca bolesne u Państwa. Jeżeli przy podłożu paznokcia mamy bolesne miejsce, to oznacza, że tam mamy zastój energetyczny, a można to inaczej odczytać na poziomie ciała, zaburzenie mikrokrążenia na poziomie włośniczkowym, w pewnych meridianach, a tego nie chcemy. Następna metoda małych kroków robienia sobie masażu przy podłożu paznokcia. Widzimy, ile to ma trwać? Minuty każda ręka. Czy macie dla siebie Państwo minutę? Czyli tak, minuta było szczotkowanie. Termofor się nie liczy, bo na noc. Minuta następna. Głaszowanie. Tak? Minuta starczy. To minuty są bardzo długie, jeżeli ktoś posiada klepsydry. Minuta, praca u podłoża paznokcie. Nie wiem, czy dobrze widać, mam nadzieję, że widać, bo ja tak patrzę na ekran i śledzę i ja to widzę. Widać. Dobrze. Czyli guaszy mam nadzieję, że możemy odłożyć. To już trwa długo, obiecałam ułożyć się w godzinę, a to trudno. Kostkę możemy też odłożyć. Wszystko, co boli, masujemy zgodnie z ruchem wskazówki zegara. Ja kostki uwielbiam, bo kostkami można naciskać bardzo ładnie u podłoża paznokcia. A tu są punkty dżing, które są bezcenne i ważne. Następnie. Nie nauczę przez internet, natomiast bańki próżniowe, ogniowe naszych babci. Malutkie. Doskonałe. Jeżeli ktoś umie, polecam, ponieważ one pracują na naszej energii ochronnej, na wejci, na przede wszystkim naszej odporności. Polecam. Gdzie stawiać? Te malutkie, całe plecy. Naprawdę warto. Dół brzucha. Naprawdę warto. Nie stawiamy bańki na twarzy, bo zostawiamy siniaki. Nie stawiamy na klatce piersiowej, bo to nie ma sensu. Nie stawiamy na czole. Nie leczymy nigdy za to postawieniem bańek na czole. Do tego są dużo lepsze metody. Termofor. Termofor.
Pokład silikonowy, ciepło, pod wpływem ciepła wydzielina w zatokach robi się płynna. Akupunktura, akupresura, jak będziecie chcieli, ja to zawsze pokażę. Baniek nie stawiamy, bo wygląda to jako rogi, które są spiłowane i tego nie lubię, bo nie rozumiem tego. Możemy gdzie postawić bańki, jak mamy bruksizm i godzimy się na siniaki, to tu. Pod płatkiem ucha, tam gdzie boli. Dociskamy, tu boli. Jeżeli postawimy bańkę, ona będzie granatowo-czarna, a i tu nam się poluzuje. Bruksizm to jest dopływ energii do oczu, do mózgu. To są wczesne starzenie. Naprawdę warto. Tu nie stawiamy. Plecy jak najbardziej. Punkty akupunkturowe, może kiedyś do tego dojdziemy. Jaką bańkę, na jakim punkcie stawiać. No i co my tu jeszcze mamy? Mamy duże bańki próżniowe. Jeżeli ktoś ma chory kark, chory plecy, na oliwie, do oliwek, taka bańka dużo zrobi, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie boli. Czyli jeżeli boli, my ją tak dociskamy, przystawiamy i próżnia wsysa trochę skórę. I jeżeli boli, to nie poruszamy, tylko czekamy, aż ból będzie mniejszy. I wtedy możemy tą bańką delikatnie masować. Bańki są w kompletach po cztery. To jest pierwsza wielka, druga średnia i są jeszcze dwie dużo mniejsze. Warto, warto. Jesteście jeszcze tam ze mną, proszę się odezwać. Nalejcie sobie też wodę do ładnego kieliszka. Ja pomyślałam, że w trakcie webinaru to wszystko dopiję, więc dopiję. Pamiętajcie, nie będziemy mieć krwi płynnej, nie za gęstej, czyli nie błoto, tylko taka dobra rzeka, jeżeli nie będziemy pić wody, bo skąd ta krew ma brać wilgoć? No tylko z picia i z wody. Wtedy, jak jesteśmy co najmniej 3-4 godziny po jedzeniu, bo jeżeli było jedzenie białych, czyli mięso, ryby, jajko, fasole, to one się trawią do 7 godzin w przewodzie pokarmowym. Jeżeli było jedzenie węglowodany w 40 minut, więc nie popijamy jedzenia, nie rozcieńczamy soków żołądkowych, ale o tym kiedy indziej. Teraz następny wałek. To jest taki nowy wałek. Dzisiaj uczyliśmy miodowanie. U nas będzie cały warsztat miodowania, będzie szczotkowanie, będzie głaszowanie, będzie, podejrzewam, że terapia próżniowa, będzie miodowanie. Więc ten wałek, jeżeli będzie dobrze nawilżony, idealnie czyści układ limfatyczny. Więc ten, kto nie umie, warto się nauczyć i będziemy pracować razem w Krakowie na dobrych miodach, żeby oczyścić układ limfatyczny, żeby to lśnienie naszej cery było idealnie i żeby maksymalnie poprawić nasz wygląd. Czyli dbając o zdrowie, my uzyskujemy zdrowie i piękno. Dlaczego? Dlatego, że nasza twarz jest odzwierciedleniem nie tylko duszy, bo wiemy, że duszy widzimy przez oczy, a tylko naszego ciała. Mamy potężne projekcje, to jest cały mikrosystem, to jest taka mapa ciała na twarzy. Mamy czarne worki pod oczami, problem jest z nerkami. Mamy pigmentację, takie przybarwienie na bokach twarzy, problem jest z pęcherzykiem żółciowym. Mamy zmarszczkę lwią, problem jest z wątrobą, to jest okolica wątroby. Mamy tkliwe brwi, problem jest z meridianem pęcherza moczowego i będzie też problem z kręgosłupem. I tak dalej. My możemy tak dużo diagnozować na twarzy, a je możemy też leczyć za pomocą projekcji i mapy ciała na twarzy. Tak samo twarz, która ma być piękna i lśniąca, i tak samo ciało. Naprawdę. Ja zachęcam Państwa do takiej przygody. Mówię online, będę robiła meridianologię. O każdym meridianie, bardzo dokładnie dla wszystkich. Już tam mamy, no mamy już dużo osób, więc tam niewiele miejsc zostało, ale później można mieć praktyki, jeżeli ktoś będzie chciał. Ale robimy dodatkowo jeszcze warsztaty. Warsztaty są przepiękne, bo każdy wraca jak po spa, wymasowany, idealnie oczyszczony i z chęcią do pracy ze sobą, z przyjaciółmi, z rodziną i z innymi ludźmi. Terapie naturalne zmieniają życie swoje
i najbliższego otoczenia. Naprawdę warto. I ostatnie, chyba to, co chcę pokazać, bo pokazałam dużo, świece i kąchy. Dlaczego one są ważne? Bo ludzie mówią, że one tak wyciągają woszczyny z ucha. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Nasze uszy nie są brudne, są różne inne sposoby czyszczenia i wszyscy, kto tak mówi, to naprawdę na tym się nie zna. Bo chodzi zupełnie o co innego. Kącha jak się pali, to oczywiście ten wosk, który jest na niej, ścieka do środka. Natomiast to jest odżywiania nerek, odżywiania kanału rodowego, co jest bardzo ważne. One zawsze sprzedawane są w parach. Kochani, o co ci chodzi? No i to taka pole piękne, idzie się przywitać, bo się drapie, więc ja ją wzięłam. Więc one zawsze są w parach i to jest głębokie odżywianie substancji i energii naszego ciała. Ja jej tego nie zrobię, bo ona tego nie zniesie, natomiast ja uwielbiam zabieg terapii cieplnej, bardzo to lubię i to jest jeden z narzędzi terapii cieplnej. Do tego jeszcze należy moksa i masaż ogniem i lampy moksy. Tego też uczymy w naszym instytucie, natomiast na warsztatach postanowiliśmy, że to Państwu pokażemy i pokażemy i punkty akupunkturowe i miejsce, którym możemy pięknie kąchować. Naprawdę to jest cudowne. Naprawdę. Proszę wierzyć. I ja powiem tak, że dróg do zdrowia jest dużo. Państwo możecie to robić byli czym? Byleby była klepsydra i żeby mieliście 15 minut na całą dobę. 5 minut rano, 5 minut, żeby wrócić po pracy i dojść do siebie i 5 minut na noc. I jeżeli będzie minuta szczotkowania, minuta głaszowania, jeżeli będzie minuta terapii próżniowej małymi bańkami też w niektórych miejscach, jeżeli będzie minuta na taką kostkę, naprawdę jeszcze jedna minuta zostaje, żeby złapać relaks. Jeszcze na tą jedną minutę ja proponuję podskoki. Jedna minuta i skaczemy. Dlaczego? Bo te uderzenia pięte o podłogę, po pierwsze, poprawiają przepływy żylne, po drugie, uaktywniają układ limfatyczny. Czy warto? Taka jest prawda, że różne rzeczy robimy dla siebie i wszystko, co zrobimy dla siebie, zaczyna procentować nieprawdopodobnie. Jeżeli zainwestujemy w zdrowie, dopóki to zdrowie mamy, to my go zachowamy na długie lata. Oczywiście jest bardzo duże, mam bardzo duże doświadczenie w zachowaniu zdrowia i w odzyskaniu. Ja mam dużo doświadczenia w dietetyce, więc jeżeli Państwo będziecie pisać komentarze i będziecie mi podpowiadać, jaka tematyka Państwa interesuje, to ja jestem absolutnie, absolutnie pewna, że ja to wszystko ruszę. Każdy temat, bo musimy coś oddawać ludziom. Ja dużo osób leczę, ale na przykład wielu potom pomagam. Sterylizuję, przywożę. Ja chętnie bym pomagała ludziom, dlatego że nie każdy przyjdzie na wizytę prywatną, nie każdy przyjdzie na warsztaty, ale nie tylko prawo, a obowiązek każdego z nas zachować własne zdrowie, powiększyć, powielić własne zdrowie, podzielić się tym z rodziną i przyjaciółmi. I wtedy, będąc zdrowymi ludźmi, będziemy szczęśliwi. A szczęśliwe otoczenie to naprawdę to jest takie nasze najwyższe marzenie i to jest taki nadrzędny cel. Bez zdrowia nie ma szczęścia. Z bólem nie ma komfortu. Nie wiem, czy się zgadzacie, ale to jest prawda. Więc co jeszcze Państwu bym pokazała? Jeżeli już nie macie niczego pod ręką, to ostatnią minutę proszę poświęcić pracę własnymi rękami. Nasze ręce są polarne, one zbierają energię. Ja nie jestem bioenergoterapeutą, a i spróbujcie sobie zasłonić własnymi dłońmi twarz 2-3 cm przy twarzy. No, przepraszam, że tak mówię. Palce są delikatnie rozsunięte, ruszamy twarzą i czujemy w tej chwili przepływy energetyczne między twarzą a naszymi palcami. I dobrze by było tak posiedzieć tą minutę. I to się nazywa oczyszczanie, wygładzanie i dbanie o to, żeby nasze pole energetyczne było czyste. A później przykładamy ręce do twarzy i zaczynamy delikatnymi ruchami do góry i w dół.
drogami limfatycznymi. Mam nadzieję, że mnie oglądacie i że kobiety chcą mieć piękną twarz. I liniami limfatycznymi zaczynamy wygładzać. Ja nie dociskam. Ja nie naciskam na żadne punkty akupunkturowe. Ja idę do góry i schodzę na dół i na dół nie ciągnę twarz, bo całe życie wszystko opada, a my to unosimy do góry. Natomiast proszę zobaczyć, że do góry ciągnę i delikatnie schodzę na dół, pokazując, że tu mamy węzły chłonne nadobojczykowe, podobojczykowe i limfa, która spływa, ma spływać nawet tyłem szyi, aż do tych węzłów chłonnych nadobojczykowych i podobojczykowych. Dlaczego to robię? Bo jeżeli temu poświęcicie minutę, tą piątą, to zobaczycie i wszyscy zobaczą, że Państwa twarz jest świecąca, wypoczęta, zadowolona i szczęśliwa. A tego my życzymy sobie i najbliższym ludziom dookoła. Pamiętajcie, nasze zdrowie jest zawsze w naszych rękach i jeżeli to było interesujące, to ja bardzo chętnie pomału wprowadzę Państwa w tajemnicy medycyny chińskiej. Ja wszystkich zapraszam na warsztaty meridianologii i przede wszystkim na wykłady meridianologii online i na warsztaty do Krakowa, ponieważ to są rzeczy proste, a każdemu to pomoże być w dobrym humorze, żyć bezstresowo, zachować zdrowie i dbać o siebie. Bo jeżeli my dbamy o siebie, to wyglądamy dokładnie tak, jak chcemy wyglądać. I nie wiem, czy jesteście zadowoleni ze swojego wyglądu. Ja jestem zadowolona. Naprawdę jestem. I myślę, że za 20 lat też będę zadowolona. Wiadomo, że nie wyglądam tak, jak wyglądałam w wieku 20 lat, a ja mam dwie dorosłe córki lekarki, mam świeżo urodzonego 2-latka wnuka i ja chcę w środku się czuć fantastycznie, żeby moje ciało spełniało moim wymaganiom w stosunku do poruszenia, nauki, pracy i tak dalej. I jeżeli moje oczy uśmiechają się do mnie w lustrze, to jest największa nagroda po tylu latach. I ja tego Państwu życzę. I teraz czas jest na pytanie, więc bardzo proszę pisać, ja chętnie odpowiem. Jeżeli pytanie mamy, oferty z warsztatami znajdziemy na stronie itcmkraków.pl. Ja za moment już to wpisałam. Warsztaty terapii naturalnych. Tam jest bardzo dużo kursów dla fizjoterapeutów, dla lekarzy, dla kosmetologów, ale bardzo dużo też odbywa się warsztatów i kursów dla takich mam, dla kobiet, dla przeróżnych kobiet, bez znaczenia o jakim wykształceniu. Ostatnio zawitali do nas bardzo dużo mężczyzn. Dla każdej osoby, kto chce żyć w komforcie ze sobą, bo tego też uczy, i być zdrowym. Więc mamy warsztaty, mamy meridianologię i ja też napiszę swój telefon, więc jeżeli macie pytanie jakiekolwiek, to do mnie przed godziną 10, bo od 10 zaczynam szkolenie i pracę, i po godzinie 18, bo wtedy kończę pracę, można dzwonić, ja bardzo chętnie odpowiem na pytanie. Oprócz tego zapraszam na Instagram, zapraszam na Facebook, zapraszam na TikTok, bo staram się Państwa uczyć i chciałabym stworzyć nie tylko medycynę integracyjną, przede wszystkim bardzo bym chciała stworzyć zdrowe, zadowolone, szczęśliwe otoczenie dookoła siebie. Bo to jest moim celem. Mieć fajnych ludzi dookoła siebie, więc to tak naprawdę to Państwo. Więc staram się, jeżeli Wam jest ze mną po drodze, to bądźcie z nami, bądźcie z ETCM DAO, możecie poczytać, poszukać. Ja myślę, że na Wiktorię Zwińczewską to też znajdziecie nasz instytut. I dla mnie to jest piękna przygoda długością w całe życie. I ja się cieszę, że mogę tą drogą zdrowia iść z Państwem. Ja mówiłam, że chciałam zrobić takie ślaczki zdrowia, bo ślaczek to jest coś takiego cienkiego, co jest tylko wydeptane, ale moja córka powiedziała, to są ścieżki, mówię, ścieżka jest szersza. Ludzie nie są na ścieżce, na razie są na ślaczkach, ale dobra, nie brzmi to dobrze, ścieżki zdrowia. I ja bardzo chętnie te ścieżki zdrowia poprowadzę, żeby wybudować taką autostradę zdrowia, tak naprawdę bardzo szeroką,
bardzo szeroką autostradę zdrowie, taką szeroką, dobrą, twardą drogę, która nas poprowadzi z pewnością w dobrym kierunku. I żeby na drogowskazach wszędzie było napisane zdrowie, twoje zdrowie, moje zdrowie, nasze zdrowie. Pamiętajcie, że to nie jest celem, to jest obowiązkiem każdego. Jak zaczynają się choroby, to wtedy taka osoba idzie do lekarza. Lekarze nie zajmują się zdrowiem, medycyna zajmuje się chorobami. Więc dlaczego mamy zajmować się chorobami, skoro zdrowie nam dopisuje? Więc jeżeli wam to pasuje, nie macie żadnych pytań, to będziemy się żegnać. Jeżeli macie pytanie, chętnie odpowiem. No i do zobaczenia. Pytanie szybciutko. Jeżeli wszystko jest jasne, to ja się cieszę i mam nadzieję, że ten wykład był dla Państwa tak samo przyjemny jak dla mnie i że na pewno Państwu się przyda w życiu. Bądźcie szczęśliwi, bądźcie zdrowi i co czwartek będę prowadzić webinar. Mam nadzieję, że w niedzielę też będą webinary bezpłatne. No i bądźcie ze mną, powielcie to, udostępnijcie, zaproście na mój kanał swoich przyjaciół, zadawajcie pytania, a będę się starać na nie odpowiadać. Państwa zdrowie, co prawda to woda, ale to nieważne, co podnoszę. Naprawdę ważne, ważne, co mam tu. A tu życzę wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia i pijcie wodę. Ona jest też zdrowa i ona poprawia jakość płynącej krwi. Nie możemy dzielić tej medycyny. Medycyna jest jedna. Dbajmy o ciało i dbajmy o duszę, a ja Państwu w tym pomogę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.